Dzisiaj wszystko o koniach w The Sims 4. Zapewne wiecie już, że w najnowszym dodatku do The Sims 4 Rancho dochodzą konie. A ja dostałem dzięki programowi EA Creator Network wcześniejszy dostęp do oglądania dodatku Rancho i pokazania wam, jak wyglądają konie, jak wygląda ich tworzenie, jak wygląda rozgrywka z nimi. I w dzisiejszym filmie właśnie tym się zajmiemy, bo jest to bardzo, bardzo ekscytujące. Także jak widzicie na samym początku, jesteśmy w trybie stwórz konia w tym wypadku. I mamy tutaj kilka opcji, o których będziemy musieli porozmawiać, ale na początku oddam głos na temat rozdania. Jeżeli chcecie wygrać dodatek RANCHO, to mam dla was przygotowane dwa kody. Ale na samym początku musicie spełnić kilka warunków. Pierwszy to jest to, żeby zaobserwować mnie na Instagramie. Mój Instagram to kosmoUU. Zostawić like pod tym zdjęciem, które widzicie u góry. W komentarzu pod tym samym zdjęciem napisać swoją nazwę na YouTubie. Na tym kanale zostawić subskrypcję. A w komentarzu pod tym filmem napisać swój pomysł na rozgrywkę z końmi. I wyniki pojawią się 23 lipca o godzinie 17 na Instagramie i karcie społeczności na YouTubie. Zachęcam Was bardzo mocno. Za darmo, to jest uczciwa cena, także. Powodzonka. Także, moi kochani, mamy dosyć sporo końskich ras. Jak widzicie, są to takie rasy. Konie są różne, przeróżne. Według mnie idealnie one pasują do, można powiedzieć, tego stylu takiego, który pojawia się w Simsach 4, jeżeli chodzi o grafikę. Proszę bardzo, pokażę je. wszystkie po kolei. Tutaj mamy jakiegoś tego czarnego. No ja totalnie na rasach koni się nie znam, ale spodziewam się, że koniary, które tutaj są, będą ewidentnie zachwycone, bo tych ras jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. No nie oszukujmy się. Mój ulubiony to jest ten, Zdecydowanie jest taki masywny ten konik. Tak one wyglądają. Proszę bardzo i tutaj mamy konia ostatniego. Mamy też jak widzicie drugą pozycję konia, żeby zobaczyć jak on będzie wyglądać jakby od dołu, także w ten sposób to wygląda. Mamy różną ilość końskich sylwetek, jak widzicie konie mogą być bardziej masywne i mniej masywne. Tak samo możemy tutaj zrobić konia grubszego, chudszego, bardziej mięśnionego, mniej umięśnionego. Możemy również zmieniać kolor końskich kopyt. Jeżeli chodzi o sierść, to możemy zmieniać, jak widzicie, wszystkie tutaj dowolne elementy, począwszy od grzywy, może być ona nawet różowa, przód grzywy może być innego koloru, ogon może być zupełnie innego koloru, pióra mogą być też innego koloru, gęstość sierści też może być inna, jak widzicie, więc naprawdę jest to bardzo, bardzo fajne do customizacji. Ale to nie wszystko, bo przecież możemy równie dobrze wybierać dosłownie kolory, jakie chcemy, tak jak jest w przypadku tworzenia zwierzaków, takich jak psy i kot i malować sobie po prostu po tym koniu dowolnie, co jest oczywiście super i możemy sobie dosłownie stworzyć nawet konia, który jest, jak widzicie, mega kolorowy i... nawet jakieś gwiazdki, co jest prześwietne. Możemy też mniej więcej manewrować, jeżeli chodzi o głowę konia i wybierać kształty głowy, uszy, pys, oczy, róg, nawet możemy sobie dać róg jednorożca, ale niestety nie ma jednorożców w tym dodatku, co jest dosyć smutną informacją. Nie wiem, dlaczego zdecydowano się nie, za, nie, nie dać tego. Nie mam pojęcia w każdym razie, jak ustawimy ten róg naszemu koniowi, to on w żaden sposób nie zmienia tego, jak nasz końc zachowuje nie ma żadnych specjalnych umiejętności, nic takiego. Jest to bardzo smutne, wiem. Mamy również całkiem pokaźną e, kolekcję, jeżeli chodzi o siodła i różne takie kocyki, które są na konie nakładane. Bo jak widzicie, tutaj możemy wybrać sobie kocyk, który jest pod jakby siodłem. Dalej mamy różne przeróżne siodła, na przykład jakieś takie bardziej masywne, mamy też te uzdy, które tutaj są. Mamy i również też. Jakieś dodatki, typu takie skarpetki, czy nawet, proszę bardzo, taki piękny wianuszek. Jest dużo tego tak naprawdę roboty. A jeżeli chodzi o końskie cechy, to mamy do wyboru agresywny. Proszę bardzo. Końce tą cechą są kapryśne. Zachowują się podlej wobec innych i trudniej je wytracować Mamy bojaźliwego. Konie tą cechą wszystkiego się boją i łatwo napędzić im strachu. Z powodu swojej lękliwej natury dłużej również wykształcają temperament. Dalej mamy energiczny. Konie z tą cechą są pełne energii. Szybciej rozwijają umiejętności sportowe, ale wolniej wykształcają temperament. Mamy również indywidualistę. Konie z tą cechą najlepiej czują się, kiedy są w otwartych przestrzeniach i ogarnia je smutek, gdy zbyt długo przebywają w zamknięciu. zamknięci Skarbi się uczą, dzięki czemu szybko nabywają wszelkich umiejętności, a poza tym są wyjątkowo błyskotliwymi rozmówcami. Krnombrny, konie z zachowują bardziej uparte podczas szkolenia i wolniej rozwijają w sobie umiejętności. Częściej również nie udaje im się poradzić z przeszkodami dla koni oraz beczkami. Natarczywy, konie z tą cechą częściej wymagają towarzystwa i będą chętniej podchodzić do simów z nadzieją, że zwrócą na siebie uwagę. Jest również niezależny, konie z tą cechą czują się dobrze we własnym towarzystwie i nie wymagają aż tak dużo uwagi. Mamy odważnego, konie z tą cechą są nieugięte i nie jest straszna im brzydka pogoda czy niebezpieczeństwo. Mają również większą szansę na sukces podczas radzenia sobie z przeszkodami dla koni oraz beczkami. Mamy przyjacielskiego, konie z tą cechą uwielbiają towarzystwo, przez co częściej pozytywnie reagują na różne interakcje. I łagodnego te konie najbardziej lubią relaks, ich natura tora szybko wykształcają temperament, lecz powoli rozwijają umiejętności sportowe. Ja wezmę sobie, że mój koniec jest inteligentny, jest energiczny. I można powiedzieć, że odważnie, bo są trzy najlepsze cechy. Zatem przejdźmy do trybu budowania i kubłani i zobaczymy, co tam dostają konie. Prezentują się konie, jeżeli chodzi o ich wielkość, w porównaniu ze simką, która tutaj jest, jak widzicie. No i przejdźmy sobie do tego, co dostajemy w kategorii zwierzęta, którą mamy tutaj, ponieważ to ona ma wszystkie rzeczy, które potrzebują tak naprawdę konie. Pierwszą rzeczą, którą mamy jest duża piłka, którą koń będzie mógł się bawić i będzie ona mu poprawiać zabawę. Następną rzeczą mamy beczki dla koni, które jak już tutaj stoją. One są po to, żeby te konie trenować. Tak samo mamy przeszkody tutaj dla koni i przeszkody dla koni większe. Mamy również paśnik dla zwierząt, który najprawdopodobniej też znajduje się tutaj. Mamy koryton na wodę, legowisko dla konia, które jest również tutaj team trawę prairiową. Trawa preriowa polega na tym, że rośnie sobie ona i koń może z niej sobie po prostu skubać tą trawę. W dodatku dochodzi też nowa cecha, nowe wyzwanie parceli właśnie, dzika trawa preriowa i dzięki tej cesze każdego dnia na tej parceli będzie pojawiać się dzika prairiowa prawa. Także jest to bardzo fajne, bo będziemy, nasze koniki będą mogły spokojnie sobie tą trawę kąsać. Również tutaj mamy informację o tym, w co powinniśmy się zaopatrzyć, jeżeli posiadamy nowego konia. Sianko dla koni kosztuje 30 simolonów, a woda, z tego co wiem, jest za darmo. Dokładnie, jest ono tutaj po prostu. Konie posiadają cztery umiejętności, takie jak temperament, i jest to umiejętność, która polega na rozwoju kontaktów z naszym koniem. Jeżeli nasz koniec będzie miał wyższy temperament, to będzie po prostu lepiej kontaktował się z naszymi simami, będzie rzadziej zrzucał ich właśnie ze swojego grzbietu, będzie chętniej brał udział w interakcjach towarzyskich z nimi. Mamy zwinność, jest to umiejętność typowo sportowa. Przykłada się ona na szybkość i łatwość poruszania się konia. Konie o wysokim poziomie zwinności lepiej radzą sobie podczas treningów z beczkami rozwykonywania prac społecznych i takich aktywności jak beczkowe manewry, zawody westernowe czy czempionat. Mamy również skoki. No i oczywiście wytrzymałość, to po prostu chodzi o to, czy konie się bardziej męczą, czy konie są gotowe na jakieś długodystansowe właśnie przejażdżki, dalej Także dosiądmy sobie naszego konia po raz pierwszy. Zobaczymy, jak nasza brzoskwina w tym przypadku będzie wyglądać. No i oczywiście. Na samym początku jest to dla naszych Simów trudne, bo nie mają oni umiejętności. O, nawet teraz widzicie mi schodzi, bo nie mają umiejętności jedziecka na tyle, żeby móc tym koniem pojechać na przejażdżkę. Musimy na początku nauczyć się w ogóle czegokolwiek robić. Także dosiądźmy naszego konika, może teraz się uda. I najlepiej oh o, no, nauczyszby nasz. Jest energiczna, więc aby nas nie wywaliła. Możemy tutaj sobie po prostu tym koniem chodzić. I jeżeli będziemy z koniem chodzić, to wtedy będzie ładować nam się umiejętność właśnie jeździectwa, która jest tutaj, jazda konna, jak widzicie. Na początku nasz sim będzie bardzo się bał w ogóle tej jazdy konnej, jak widzicie, bo jest ciężko. No ale dobra, przejdę Was do mojej innej simki, gdzie ona już bardziej ogarnie konie, i zobaczymy, co wtedy można robić. Moja baja jest troszeczkę lepiej nauczonym koniem, ponieważ ona ma trzecią umiejętność temperamentu, piątą umiejętność wytrzymałości, drugą umiejętność skoków i drugą umiejętność zwinności. Jak widzicie, ona ma wartość 1775, a tamten ten miał wartość 1000. Czym koń jest lepszy, tym koń jest więcej warte. Dosiądźmy sobie zatem naszego konia i wybierzmy się na intensywną przejażdżkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No zobaczcie, teraz wygląda to już dużo lepiej i nasz Simka też się tak nie boi, bo jednak ona ma już piąte, umiej piąte umiejętności jazdy konnej, jak widzicie. I myślę, że to jest idealny czas na to, żeby zacząć faktycznie prawdziwe ćwiczenia na temat tego, co nasz koń może w ogóle robić. Czyli na przykład możemy sobie poćwiczyć tutaj Zwinność. Aby sprawdzić potrzeby naszych koni, możemy na nie kliknąć, i tutaj mamy napisane, jak wyglądają potrzeby naszego konia, jeżeli chodzi o głód, energię, zabawę, towarzystwo i higienę. Niestety, końmi sterować się nie da, co jest niefajne. I proszę bardzo, trenujemy teraz zwinność naszej klaczy, można powiedzieć, po prostu chodząc sobie wokół tych beczek. Myślę, że już niedługo będziemy mogli w sumie wziąć udział w jakimś turnieju i zobaczyć, czy naszej kochanej klaczy się coś uda zrobić. Konie można nakarmić z rynki praktycznie każdym owocem jaki mamy i będą one wtedy bardzo zadowolone. Zobaczcie jak sobie ładnie zjada łóżko na przykład teraz. Jak bardzo zaprzyjaźnimy się z koniem, to będziemy mogli pławić się w końskiej odwadze. To jest bardzo fajną opcją, bo będzie one wtedy dużo bardziej pewne siebie. Konie w wolnym czasie, jak mówiłem, zjadają sobie trawę preriową i wtedy poprawia im się głód. No to myślę, że teraz czas zabrać was na zawody jeździeckie, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Zawody jeździeckie znajdują się w tym budynku, obok parku dla koni i jest to niestety, niestety, Królewczynora. Nie możemy ich obserwować. Centrum jeździeckie wygląda tak. Przed nim mamy możliwość poćwiczenia sobie na przykład skoków i tak dalej. Więc zrobimy sobie to i jakoś o 12 może pójdziemy sobie z naszym koniem. Jak widzicie, skoki wyglądają tak. Pójdziemy sobie na turniej, czyli Możemy sobie tutaj kliknąć, weź udział w konkursie. Jak widzicie, w centrum tym też możemy kupić konia i uratować konia z problemami. Zatem weźmy sobie teraz udział w konkursie. Jak widzicie, mamy tutaj naprawdę bardzo fajny interfejs. Witaj w centrum jeździeckim. Pokaż, co potrafisz, stając w szranki z najlepszymi. Aby zacząć, wybierz od tej i jego poziom trudności. Aby zakwalifikować się do konkursu w trudniejszej kategorii, musisz zająć pierwsze, drugie lub trzecie miejsce. Koń może brać udział w konkursach tylko raz dziennie, ale jeżdżąc, jest w stanie konkurować wielokrotnie tego samego dnia na różnych koniach. Ale jeździec jest w stanie konkurować wielokrotnie tego samego dnia na różnych koniach. Zierbięta i ciężarne klacze nie mogą brać udziału w konkursach. Aby wziąć udział, obecnie muszą być zarówno koni, jak i jeździec, ale przywołać konia wybierz, znajdując się obok jego portretu gwizdek. Także mam początkujący, jeżeli chodzi o beczkowe manewry, o, tylko widzisz, że tutaj jest w negatywnym nastroju, co zmniejsza nam szansę na wygraną, no ale trudno. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w przypadku naszej baji. Wchodzą oni sobie tam do centrum jeździeckiego, i teraz po prostu czekamy na wyniki. I proszę bardzo, zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii dla początkujących. Odblokowany nam teraz poziom średnio zaawansowany, ale ja teraz kupię sobie tutaj konia. A może uratuję sobie konia? Aha, tylko że to są same źrebięta. Albo senior, albo seniorzy, o tutaj mamy No Limits, który jest natarczywy krnąbrnej bazie, więc to może być ciekawe wyzwanie, bo chcę, aby nasze konie miały źrebie. Możemy zachęcać naszego konia do kontaktu z właśnie naszym drugim koniem i dzięki czemu, kiedy nasi, nasze dwa konie będą się lubić, to będziemy mogli, że tak powiem, o widzicie, nakłonić ich do posiadania e, potomstwa. Nasz konik wygrał kolejny złoty medal i zobaczcie teraz jaka jest już jej wartość 2775, więc niesamowite. No to teraz czas, żeby zachęcić naszą klacz do tego, żeby starała się o potomstwo z naszym drugim koniem. Czyżby się miało to udać? Uwaga, uwaga! No i cóż, pewnie dowiemy się za jakiś czas. I mamy powiadomienie, źrebiątko w drodze, gratulacje, Baja spodziewa się potomstwa, wkrótce w domu da się usłyszeć stukot małych kopytek. I zobaczymy jak długo nasza Baja będzie w ciąży, jest sobota 14, zobaczymy kiedy nasza Baja urodzi. Jak widzicie zaczął się już poród, klikam uspokój rodzącą klacz i zobaczymy co nam tutaj wyjdzie. Proszę bardzo, także teraz będziemy mogli jej po prostu towarzyszyć, w Pojezu. Towarzyszyć w porodzie, najwidoczniej. Jestem ciekawy, jak długo. Aj, znowu przecież ją cały czas. Mamy też nastrójnik, zaklinanie koni z znaczy wielką dumę, żeby mogła ulżyć klaczy w bólu. Okej. Okay. I teraz chyba po prostu musimy. O, w międzyczasie poleciała kupa. Teraz po prostu musimy ją obserwować i czekać, aż ona urodzi. Tak mi się wydaje. Oho, czy to ten moment? Okej, okay, mamy źrebie, jest to klasz, dajmy jej imię fortuna, i zobaczymy, jak to wygląda. Bo jest akapodową dla ciebie. Jaki słodki źrebak, zobaczcie, nie dam rady. O jejku, mega słodkie. Jest to naprawdę mega, mega słodkie. Mamy też coś takiego jak cechy dziedziczne: Grające jest z okazji na rodzinie Fortno otrzymuje wyjątkową cechę dziedziczną, jest ona wytrzymała, w związku z tym, że nasza tutaj klacz miała wyjątkową wytrzymałość. I możemy sobie nakarmić naszego konia, tak na koniec. I trzymajcie, kochani, to było wszystko o koniach Sims 4. Jeżeli chcecie wiedzieć jeszcze więcej, to dajcie mi znać że oczywiście. nagram kolejny taki materiał. Mam nadzieję, że taki materiał wam się spodobał. I zachęcam was wszystkich do oglądania kolejnych filmów, e, które nagram o tym dodatku. Także, jeżeli wam się to podobało, to dziękuję. Zachęcam oczywiście do zostawienia subskrypcji, komentarza i łapeczki w górę, jeżeli ten Wam się podobał. Do zobaczenia następnego i pa. Zobaczcie, jak ledwo chodzi ten, ten rybaczek na no, słodki po prostu. Umrę. Pa Pa!